Szakért! Szerint! De a másbecsi makana, tak jak ty szakért? De? Pac! O kur... System cię pokarał, bo miałeś... To mnie kurwa pokarał, tak? Cześć, wy wiecie, jaki babuka z tej strony. Dzisiaj spontaniczne nagrywki. Natalia przychodzi do nas i się pyta nas: hej, chcecie nagrać film? A my mówimy: chcemy. No i nie wiemy, co tu się dzieje. Prosimy o przedstawienie, o co tutaj w ogóle chodzi. To jest takie zadanie, które bardzo często robi się w korporacjach i nazywa się Marshmallow Challenge, ale nie chodzi o ten challenge najbardziej popularny z piankami. Ja wygrałem go. Tak, tylko przypominam. Może to też ci się uda wygrać? Jeszcze masz chyba trochę pianek, co? Mogę się zostać, wydało się. I w zadaniu chodzi o to, że macie każdy z was 20 sztuk surowego makaronu spaghetti, 1 metr sznurka, nici, 1 metr taśmy malarskiej, jedną dużą piankę marshmallow, no i ja mam jeszcze miarkę, która się przyda już na końcu. Za pomocą tych dostępnych materiałów macie zbudować jak najwyższą wieżę, która musi samodzielnie stać na stole, bez powstrzymywania jej. O kurde. Utrudnienie: na szczycie wieży, w najwyższym punkcie, kształt jest dowolny całkowicie, no, musi być zamieszczona pianka marshmallow. Ale to jest najcięższy na element. To jest najcięższy element, to jest wbrew konstrukcji. No i wygrywa najwyższa budowla. Budynków. Macie 18. A tu chodzi o kreatywność? Czyli na przykład mogę powiedzieć, że ja to zbudowałem w Chinach i jest do góry nogami, czy coś? A czemu 18 minut? Bo tak Tom Wujec, czyli specjalista od stymulowania kreatywności i wyobraźni, zaprojektował ten eksperyment. 18. A dużo ludzi wygrywa ten challenge? Tutaj nie ma wygranej, jakby jest światowy rekord. Najwyższa zbudowana wieża ma 65 cali, czyli 165,1 cm. Co? Tak. Z tego? I teraz ciekawostka, że ten Tom Wujec, ten specjalista, z ponad 70 grupami przeprowadził już na świecie ten eksperyment, zaczynając od studentów technicznych, znaczy studentów kierunków technicznych, dyrektorów technicznych najbogatszych firm świata. I od większości z nich lepsi są przedszkolaki. Więc... No, czyli przedszkolaki powinny pracować. Na szczycie pianka. Nie do jedyny wymóg. Tak, i korzystacie z dostępnych materiałów, nożyczki są na środku. Cała pianka musi być na szczycie. Strasznie tak? Duże pianki mamy, to jest problem. Mogę ciąć sobie. To już lecimy. Tak, tak. Czas, dobra. Start. Czas start, okej. Okay. A muszę użyć wszystkiego? Nie, bo ta nawet nitka słabsza jest od taśmy. Tak, może być? Na końcu pianka ma być, na szczycie, tak? Tak, tak. W najwyższym punkcie. Nie wiem jak, serio. Bo ja zawsze lubię takie manualne sprawy, remonty, nie remonty. Ale pianka ma być na samej górze. Potem wezmę znowu. Owca. Tak, ja wiem, na razie coś testuję. W ogóle nabić, tak jak był ostatni ten. Ja muszę dużo sobie ale małych tych porobić, żeby... Na razie testuję jedną rzecz. Na szczycie ma być pianka. Minut. O, bardzo ciężka jest ta pianka. Kurczę, ten kształt pianki mnie nie zadowala. Kurczę, ale będzie problem, bo ktoś trzęsie. To przeszkadza, saker oczywiście. Saker. Impostor. Kurwa, złamałem makaron. Saker! Saker! Wiesz, że masz dać makaron, tak jak ty saker? Ile mam czasu? 18 minut i jeszcze macie... A, to bardzo dużo czasu. Jeszcze macie 15. Okej, okay. No to nie aż tak dużo w sumie. Najlepszy w to powinien być Robur. Narzucę mu taką presję, bo on w takich rzeczach wymiata manualnych. Ja powinien być najgorszy. Nawet jak mam pomysł, jak to zrobić, to ten pomysł może mi aż tak nie pomóc właśnie w walce z Roburem, bo moje zdolności manualne są fatalne. Najczęściej korpo robią też w grupach, żeby badać zdolność do pracy w zespole. No to na pewno wyjebane mamy na siebie nawzajem. Nie, to ci mogę, Natalia, powiedzieć, że każdy tu chce być najlepszy za wszelką cenę sam. Kurwa. 13 minut. Nie ma szans. Jest potworek, ty. Naprawdę wierzysz? Nie wierzę w to. Nie wierzę.
Nie wierzę, nie, na razie sprawdzam opcję. Tylko spojrzałem tylko w lewo. Widzę, że mu się to gnie w dłoni. Proszę, no stań. Jest, stanęłaś. Pączek o poranku. Mam już jeden pomysł. Mówię to, jak coś, żeby nie było, że jak ktoś na to wpadnie, a za chwilę to, że ja nie miałem żadnego pomysłu. Nie miałeś. Okej. Wysokość, Natalia, wysokość mierzymy od początku wieży do końca wieży. Tak. O nie, pianka nie ma szans. Nie no, kurwa, masz. Gdzie pierdolę. Gdzieś coś jest podchwytliwego. Weź. Po prostu takie przedszkolaki to robią. I co, przedszkolaki są lepsze od prezesów? Opierdolę to zaraz. Tak. Czyli, że niby nas na przykład. To było napisane dyrektorzy techniczni największych firm świata. Nie da się tego gówna połączyć po prostu. Jesteśmy naprawdę wyjątkowi, jeżeli nie możemy zrobić 10 centymetrów. Widziałeś, jak nitka się trzymała? Inteligencja! Bo wiesz, o co chodzi, owca. Jesteś w czymś strasznie chujowym. Ile ma twoja wieża? I to musi się rozważać. Chcę tylko się upewnić, że moja jest większa. W czymś bardzo dobrym. O kurwa, no to lecę dalej. Lecę for... A, sorry! Lecę for the win. For the win, baby! For the win! Kobe Bryant! At the buzzer! Bądź, kurwa! Co ty robisz? Przynajmniej mam wielkości kutasa wieża. A wy możecie nie mieć żadne jeszcze. Łukasz, chcę tylko się upewnić. No ty już nie musisz. Ale to nie ustoi, ni chuja, Michał. Kolego, mierzymy wieżę, patrz. Nawet tracę czas, żeby ci tłumaczyć w trakcie zmagań. Odtąd dotąd i pianka ma być na końcu. Nic innego cię nie interesuje. Nie musi stać, no. Musi być pianka na końcu i mierzymy wieżę odtąd dotąd. Dobra, no zrozumiałeś challenge, ale I ja i tak wygram. Wieża musi być pionowa, to się zgadza. No bo jak leży... Oczywiście, oczywiście musi być pionowa. No i dziękuję. Nie musi stać. Dziękuję. Dziękuję. Można ją trzymać. O to chodzi. Dziękuję bardzo za... Nie można trzymać. Nie można trzymać. Ona musi się sama utrzymać przy pomocy taśmy, makaronu, nitki i pianki. Ty chuja to nie stanie. Owca, ale to ma stać o własnych siłach. Stoi. Nie, wisi centymetr nad ziemią. Przecież stoi. Owca myśli, że oszukał system, patrz. Jeszcze! Stoi! Patrz! O kurwa, złamałem się, zapatrzyłem. Ej, wieża stoi. 2 minuty. Zobacz. Dobra, ej, bo jak to się nie liczy, to chyba serio mam szansę wygrać. Jeśli policzymy długość ze zgięciem. Czekaj. Dlaczego to powinno się odwiesz. No to mam remis z pączkiem. Masz saker, ja dodatkowe centymetry robię teraz, patrz, widzisz? Moją pracę. Czyli nie zaliczacie mi tego, dobra. O, wcale my cię nie zdyskredytowaliśmy. Minuta została! Poddałeś się, owca. Nie wiem już jak to zrobić, wiesz? Chyba cię zdyskredytowali, wiesz? System cię pokarał, bo miałeś... To mnie pokarał, tak? Miałeś bardzo dobrą wieżę. Dawaj kurwa, trzymaj się, błagam! Ja to pierdolę. Ile minut? Uwaga! To jest moja wieża. I chuj. 30 sekund. Kurwa, chyba wygram, ty! Czemu masz wygrać? O no nie, kurwa, jest trochę wyżej. Wyżej jest. O nie! Czekaj, koniec. Bo jeszcze... O, mam dwie wieże. Nie masz pianki do drugiej, biorę centymetr. To ja mam pół centymetra wieża w takim razie? Tak. Kurde, ale szkoda, że ten, że nie liczymy tak. Możemy tak i tak policzyć. Ile centymetrów? Wiadomo, że się zgięła, ale jest długa, no nie? 21,5. Rzadko który penis tyle ma. To już coś. To prawda. Nie, Natalia, nie ma co tak głęboko, owcy po prostu tu trzeba zmierzyć centymetr. To się tak nazywa, to jest tak zwany mikropenis, możecie wpisać w Google. Są takie też centymetrowe. To nie ma centymetra nawet. No dwa są. 2 centymetry, dwa. No. Nie, no to sporo, jak na... Wiesz co? Bierze. Ale zobacz, jak zrobisz tak, do góry nogami. Ale patrz, 26. A jak teraz stoi na podłożu, to się zalicza jako wieża? No wiesz, ta pianka jest przyklejona, no nie, więc trochę takie... Jakbym poskraczał. A czyli w powietrzu no, ale pianka miała nie być. Było zdefiniowanego, że nie może być przyklejona. No nie było, no nie ma w challenge'u. Dlatego ja szukałem tutaj jakiegoś rozwiązania, po prostu zastanawiało mnie, jakim cudem ja robią pierdolę. Wieżę 90-centymetrową i wydawało wiesz, mi... Wiesz, że wystarczyło, że skróciłem makarony trochę? Mówiłem chyba, jedyną opcją. Zmierzymy, owca.
swoje. Patrz. Zachłanność cię zgubia. Chciałeś nie, w ogóle dłuższą. Nie pomyślałem. Ja tu zacząłem kombinować, zamiast skrócić. No kurwa. Czyli wyższe jest teraz? No owca, tak, dobrze kombinowałeś, ja doceniam właśnie pójście pod prąd, wbrew systemowi, ale niestety ta, no to się przegrałeś nie... ze mną, tak? Masz nagrodę publiczności, 37. Na pewno wszyscy docenią. Czyli 37. Kurwa, jeden ruch makaronem byłem od wygranej. To ale zgubiła ich zachłanność. Chcieli mieć jak najwyższą, zamiast bezpiecznie przeczekać gorsze czasy, tak? Tak jak inwestujemy też ostrożnie, to robią. Tak samo wiesz, wierzę, a wiesz też dlaczego chcę... ostrożnie. Naprawdę co? Robią, takie wierzę. Czyli trzeba zrobić tak. Ale to ładna. Robią dzieci? Ale ładna. To jest akurat, wieża to jest akurat jakaś większa. Kurczę, doszukiwałem się czegoś totalnie innego. Nie, że to nie będzie zwykła. Czyli Pącz najlepiej myślał z nas. Tom rekordową zrobili albo studenci najgorzej. Architektury nie, akurat. Zobacz, rekordowa ja na początku zacząłem to robić. Tylko mówię, to nie jest... Tak, pewnie dokładnie zacząłem wbijać, tylko mówię, przecież to nie jest... Nie to nie, jak to ma mieć metr? Nie. To nie jest możliwe, nie? Dokładnie. I zacząłem kombinować. Ja chciałem coś takiego stworzyć, ale to jest strasznie giętkie i... Nie, a, bo to a patrzcie, co mogłem zrobić ogólnie. Ale byście się zdziwili, co? Jakbyś jeszcze dwa dołożył takie. Jeszcze dwa jakbyś takie dołożył. Owca, jak to stanie, to Newton, kurwa, zmarnował swoje życie. Nie. U paru innych ludzi. Newton to mit. Newton, kurwa? Kto, co ty, pelikanem nie jesteś, jest łatwe zadanie. Nie, to nie ma prawa stać, obiecuję ci. Obiecujesz mi? Tak, obiecuję ci. Fajnie było, że stanąć na pół sekundy. Ale to nie stanie. Ja chciałem na początku zrobić coś takiego, że zrobię podstawę kwadratową i od niej tak jakby wyjdę w górę. No to dobrze myślałeś. Ale zobaczyłem, jak to się wygina, tak? Że to... Ale jest szansa, jak widać. A takie największe friki tego wyzwania to nawet różnicują markę makaronu, jakiego używałem. Że jeden jest twardszy, drugi jest większy. No, tak, twardy makaron to był... Dużo. Patrz, no jestem idiotą. Na nasze pocieszenie mogę powiedzieć, że bardzo giętkie mamy makaron. Pamiętacie, jak Saker swoją wieżę z klocków Lego ułożył też kilka sekund po czasie? Ale ja dzisiaj nie chcę tego. Nie chcesz dziś wygranej? No nie, chyba że Natalia liczy no długość wieży. Czyli jednak wystarczyło zrobić po prostu, nie kombinować i zrobić wieżę prawidłową. Myślisz, że to stanie teraz? Każdy chciał nie, mówię, nie mówię o tym, mówię o... Ale tak ogólnie pytam. Tak, ogólnie wierzę, myślisz, że to zaraz stanie, ale mówię ogólnie o zadaniu, nie? Że... Owca, ja z Roburem chcieliśmy że zrobić wieżę. Trzeba było zrobić wieżę, być po prostu poprawnym. No, brzydzi mnie to w tym zadaniu. Nie udało wiesz, nam w ilu wymiarach żyjemy my? Wiem, że w grach czasami są dwa, a wiesz, że tu są trzy? No i? Jest oś X, ja Y... Wiem. Przestrzeń dwuwymiarowa, potoczna nazwa przestrzeni euklidesowej o dwóch wymiarach lub równoważnej jej przestrzeni kartezjańskiej. Układ współrzędnych kartezjańskich, prostoliniowy układ współrzędnych mający dwie prostopadłe osie. Pierwsza oś X, zwana osią odciętych. Druga oś Y, zwana osią rzędnych. A jego mózg jest też dwuwymiarowy, płaski, bez tych, wiesz, poczekaj, naprawdę, on naprawdę wierzy, że to stanie. I jemu tak kurwa. Interpretuje budynki. Poczekaj. Ja myślę, że to jest warte poczekania, no. Patrz, owco, musi tak twoje zrobić, żebyś mi zaimponował. Teraz zmieniasz zasadę z minuty na minutę. Ale ja mówię o zaimponowaniu mi. Rozpórka, tu w połowie przynajmniej, która to złączy tutaj, o. Ale to nie, samemu to nie, no ciężko. Ty, owca się serio z ciebie nabija, robiąc to gówno. Oczekuję, żebyś stała! Weź chociaż mu ten, kciuka jej zrób. Po prawej i po lewej stronie. Czekaj. Czyli wchodzimy w trzeci wymiar. Tak będzie stała. Jednak. Jakbyś kciuka. Nie, kurwa, to Michał wszystko. Się na to nie godzi. On to tak, zrobi w drugim wymiarze. Na pewno bracia Wright, kurwa, myśleli tak jak ty. Chuju pierdolony. Tak, no kurwa, na jednym kole się rozpędzał, ty, słyszysz? No ej, człowiek, kurwa, latać. Owca. Ja wrócić do jaskini, kurwa, i budować wieżę trzy wymiary. Mogę ci obiecać, że bracia Wright rozpędzali się na co najmniej trzech kołach, nie na dwóch. O, zaś się ktoś uważa, że ktoś cię zweryfikuje. Zrobiłem. No jak rozpędzali się na dwóch, to... Są te przecież, masz te szyboloty, one nie mają trzech kół. Szybowce, szyboloty. Szyboloty? No nie, nie stoi. A weź do przodu pochyl. Ale patrz, o,
Trzeci wymiar weryfikuje. Trzeci wymiar, kurwa. O, to jak na ciebie i tak dobra. O, czekaj, czy to robi się trzecia noga powoli? Chodziło o zwykłą wieżę, ja chciałem kurwa 80. to robić, no masakra, no, no i chuj, no i bardzo dobrze, że przegrałem. No. Ale bardzo się cieszę, że przegrałem. Wiecie czemu? A Robur dzisiaj... Bo nie podchodzę tak do spraw życia codziennego w taki sposób. Nie podchodzę w ten sposób. No. Ja i co? Ty ja masz taką samą wieżę, on ma taką samą wieżę. Ja realnie podchodzę. On ma taką samą wieżę, ty masz taką samą, 10 tysięcy osób zrobi tą samą wieżę. Tak. A ty... 100 tysięcy osób zrobi tą samą wieżę. Aż ktoś zrobi taką wieżę, kurwa, że nie będzie potrzebowała podstawy, ja bo będzie zgadzam. Lewitowała w powietrzu. Że jak ktoś ma zrobić coś inaczej, to jest owca. Bo to jest natura wizjonera. Abstrahując od makaronu. Dobra, kończymy.